Proszę Państwa, ogłoszenia. Bardzo proszę o przyszedł. Bardzo proszę o przyszedł. Dobra, pogadajcie sobie. Zostało przesłane na nasze ręce pismo od komendanta Wiacherka, który bardzo nam wszystkim dziękuję za miło. Wszystkich radnych informuję. Czy mogę prosić Państwa radnych o spokój? Sporządzasz 3 dni. Ale Andrzej, bardzo Cię proszę. No panowie. Nie, no panowie. Szanowni Państwo, Pani Wisip Gaczorek, proszę opuścić salę, jeżeli Pan może, a jeżeli nie, to proszę siąść i brać udział w obradach. No to są kreacje, robicie sobie. Od 15 minut chcemy coś powiedzieć udział, a wszyscy dyskutują. Szanowni się na dwa. Przepraszam bardzo, ale chciałem zgłosić takie razie głos, że od 15 minut nie ja prowadzę dyskusję, tylko wszyscy. I nawet ale usłyszałem wszystkich. Ale nagle jest problem, na mnie się skupia imiennie. Co mnie nie życzę w takim razie, bo to rozmawiałeś, Panie Wisip Gaczorek. Pan Andrzej, ja trzykrotnie wymieniałem imienia i też prosiłem. Czy się nie obrażę? Od tego mamy uroczystą sesję w Radzie Miasta Krakowa, gdzie jest wręczane honorowe obywatelstwo profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Wszyscy radni są zaproszeni, jeżeli mają ochotę brać udział. Powiem szczerze, nie ma w sobie, ale nie jest chyba zaproszenie, proszę przeczytać. Proszę Państwa, bardzo ważna informacja do wszystkich. W lutym sesja, na sesję lutową. Andrzeju, bardzo proszę. Nic nie mówię. Na sesję lutową zaprosiliśmy przedstawicieli z KOSK-u, którzy również poprosili o zaproszenie przedstawicieli z KIT-u Wydziału Ochrony Środowiska, jak i również konserwatora miejskiego. Chodzi o sprawę wycięcia drzew w parku Wyksusza. Stąd zaczniemy sesję lutową od informacji od tych trzech gremiów, które dzisiaj, na dzień dzisiejszy, każdy zrzuca z siebie odpowiedzialność wszczęcia jakby tej inicjatywy. Szef z KOSK-u powiedział, że teren jest gminny i jest to na wniosek gminy. I tak dalej. Zikit powiedział co innego, więc wysłuchamy ich wszystkich bezpośrednio. Proszę bardzo. W odpowiedzi na moją interpelację pan prezydent napisał, że inicjatywa była z KOSK-u, Zikit był tylko wykonawcą. No i to w zasadzie tyle, bo odpowiedź jest dwuzdaniowa. Jestem tego pewien też. To jest fajne i zobaczymy, co powiedzą nam bezpośrednio. Szanowni Państwo, uczulam wszystkie komisje, a tak naprawdę jeszcze do Marcina raz apeluję. Próbujmy przesunąć zwiedzących na inwestycje oś w Zieleńcach i tak dalej. Postarajcie się na komisji. Walczmy o każdy 10-20 tysięcy, jeśli chodzi o remonty dróg i chodników, bo może się zdarzyć czarny scenariusz, gdzie nasza wola o tym, czy chcemy przetargi, czy nie, może spełznąć na niczym tylko dlatego, że nie będziemy w stanie wydać na remontach pieniędzy. My nie mamy inwestycji i walczmy o każdą złotówkę, żeby nam się pojawiały dzielnicy inwestycje gdziekolwiek, najdrobniejsze, bo dzięki temu uwolnimy środki na remonty, jeśli chodzi o infrastrukturę. Na dzień dzisiejszy, według moich wyliczeń, jesteśmy w plecy około 400 tysięcy złotych, jeśli chodzi o dzielnicę. Tyle nie pozwolą nam wydać mniej więcej, jeżeli nic się nie zmieni. To wynika z tej ugody 35-65%. I tu bardzo proszę o to, żeby jeszcze Julia proszę. Ja mam jeszcze jedną prośbę i uwagę do wszystkich radnych przed kolejną sesją. A propos poprzedniej informacji, którą pan przewodniczący powiedział, odnośnie Wadzi Desiusza. Mogą Państwo nie wiedzieć, że dzielnica posiada plany rewitalizacji parku, które objęły już i zostały zrewitalizowane Wadzi Desiusza, ponieważ traktowane było to jako jeden duży kompleks. Żeby dyskusja, która będzie prowadzona w przyszłym tygodniu, była merytoryczna, bardzo zachęcam do tego, żeby z tymi planami się zapoznać. Jeśli ktoś miałby taką potrzebę, to służę też pomocą, możecie się ze mną mówić, żebym wam ewentualnie pomogła, jeśli ktoś taką wolę widzi. Ponieważ tak naprawdę byłoby źle, gdyby pieniądze, które zostały wydane przez Radę Dzielnicy,
na ową rewitalizację zostały kompletnie zmarnowane. Być może SKOS po prostu o tych planach kompletnie nie wie. Czyli aby... tu poprawka, to nie Rada Dzielnicy chyba wydawała pieniądze. Była inicjatorem. Tak, ale nie wydawała pieniędzy. Tu no, ale to jest ważne, bo ci to wypomną, nie będziesz miała żadnych argumentów. Ja to zresztą w tym, pamiętasz, artykule twoim też sprostowałem, że właśnie, żeby wyrzucić. Mimo wszystko te pieniądze zostały wydane, plany zostały wykonane i mogą być realizowane w etapach lub w całości. No wiadomo, że całość to jest ogromny koszt. Mimo wszystko to spotkanie nie o to chodzi w tym spotkaniu, żebyśmy rozjechali SKOS za działania. Natomiast jest to frapujące, że do tych planów SKOS się w ogóle nie odwołał i realizuje kolejne wydatki na plany, które już właściwie były realizowane. Więc jeśli mielibyście ochotę brać udział w tej dyskusji, lepiej żebyście się z tymi planami zapoznali, żeby to nie było marnowanie czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przepraszam, że Was wszystkich upomnę komisję, ale proszę bardzo, przyjdźcie komisji 15 minut, a nie pół godziny przed sesją. Bardzo, bardzo to proszę. Przed sesją tu naprawdę się dzieje dużo rzeczy. Naprawdę do ostatniej chwili robimy różne papiery. Sami widzieliście, co się dzisiaj dalej. No to nie jest też prawda. Mieliście szczęście, nie mieliście projektu. A co by było, jakby coś wpłynęło i by Wam wrzucili, byście musieli zrobić? Spróbujcie jednak coś komisję więcej. Nawet jak jeżeli macie, czujecie, że nie ma nad czym pracować, w sensie pism, to przecież cały czas pracujemy nad różnymi projektami, które będą za parę miesięcy, czy jakieś biegi, czy jakieś konkursy. No naprawdę jest nad czym pracować w komisjach merytorycznych. Bardzo proszę, nie róbcie przed sesją komisji. To naprawdę utrudnia życie. Kolejna rzecz, Szanowni Państwo, do końca przyszłego miesiąca, dokładnie do 28, mamy zaopiniować projekt ordynacji wyborczej. Są prowadzone konsultacje społeczne i też bardzo proszę, żeby umówmy się, że ja wyślę maila do wszystkich radnych i zorganizujemy spotkanie tu w dzielnicy osób zainteresowanych na wypowiedzenie się na temat projektu ordynacji. On tu leży, można go przeczytać, skserować, też bez trochę stron, to chyba powinno być też w internecie, więc wyślemy Państwu link, najlepiej, żeby przeczytali to. I osoby chętne, które chcą się zająć, żeby nie było problemu, bo będziemy również podejmować uchwałę i dobrze by było, żeby się tym zainteresować. Chodzi o ordynację wyborczą, oczywiście do wyborów najbliższych, które będą Pana przyjąć. Chciałem Państwu poinformować o pewnej sprawie, która została mi przekazana przez mieszkańców przekazał dzisiaj przed sesją, która jest bulwersująca. Mianowicie chodzi o inwestycje ulicy Pajęczej. Jak Państwo wiecie, w planie ministerium były kontrowersje i były dyskusje na temat szerokości ulicy Przedorzowa. I teraz pierwotna wersja planu przewidywała, że ulica Pajęcza będzie miała szerokość 10 metrów. Natomiast został zawarty kompromis dotyczącą ulicy Kamendowskiej na kwaterze Pajęczej, gdzie załącznikiem trzecim do uchwały Rady Miasta nie odstąpiono od poszerzenia, ale obniżono parametry dróg Kamendowskiej i Nietoperzy i również ulicę Pajęczą zakwalifikowano do 6 KPD w szerokości linii rozgraniczających 8 metrów. Po czym, proszę Państwa, ZIKIT zgłosił to do biura projektowego i zgłosił im zaprojektowanie drogi o szerokości 10 metrów. Biuro zaprojektowało drogę o szerokości 10 metrów i rozpoczęło inwestycje o szerokości 10 metrów. Wysłało geodetów, którzy wytyczyli szerokość 10 metrów. To jest sprzeczne z załącznikiem trzecim do uchwały Rady Miasta odnośnie szerokości tej drogi. Ta droga jest realizowana z szerokości 10 metrów w tej chwili. Mieszkańcy, jak dostali informację o wykupie, to po prostu się wściekli. Ja jestem też wściekły na tą całą sprawę. Okazuje się, tak jak mówiłem, że chodzi o poszerzenie drogi. Ktoś w ZIKIT-cie zlecił do biura projektowego około 10 metrów, żeby to było w protokole, w tym protokół sprawdzę. Ktoś zgłosił szerokość 10 metrów. Nikt się nie chce do tego przyznać w tej chwili wobec mieszkańców. To jest sprawa, którą oni chcą po prostu pociągnąć na maksa. Zwłaszcza, że ta sprawa była procedowana u prezydenta, już zakończyła się konkretną tym załącznikiem, konkretną uchwałą, kompletną dokumentów, które przekażę panu prezydentowi
do panu przewodniczącemu, żeby się pan z tym zapoznał po tej całej sprawie. Będę prosił, aby na najbliższej sesji podjąć w tej sprawie uchwałę, bo po prostu tak nie może być. Bardzo bym prosił również, żebyśmy złożyli szybko interpelację, żeby pan radny bardzo szybko złożył interpelację w tej sprawie, bo jeżeli to dotyczy również uchwały Rady Miasta i, tak, i nie jest ona przestrzegana, to tym bardziej powinien on to złożyć. To jest sprawa prawdopodobnie, że do prokuratury takie powinien być po prostu. Nie no, bardzo słusznie i na takie rzeczy trzeba uważać, to jest oczywiste. Dobrze, przeanalizujemy te dokumenty. Ja je przeanalizuję, nie wiem, kiedy jest Komisja Infrastruktury. Przypomnijcie mi. No, dlatego. Również? Łącznie z dobrze, to również oczekujcie, że wam to wrzucę na Komisję Infrastruktury. Chyba, że wcześniej zanim coś napisze sam, to przynajmniej dam wam to do odbierania. Tak, żebyśmy razem jak najlepszą uchwałę napisali, no i tą interpelację radnego miejskiego też przygotować mu. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję. Ostatnia rzecz, to proszę bardzo, ja to dekretowałem na Komisji Infrastruktury. Chodzi o tę notatkę ze spotkania na FOSZA w sprawie tych miejsc parkingowych. Bardzo proszę, aby Komisja zastanowiła się, jakie zajmujemy stanowisko wobec tych ustaleń. Mówię swoje zdanie. Według mnie powinniśmy podtrzymać uchwałę, którą byśmy podjęli wtedy na temat tych miejsc, bo widać z tego, że rozmawiając z ludźmi z Krakowi, to tam na kompromis nikt nie idzie. W związku z powyższym bądźmy konsekwentni. Jeżeli to przegramy, no to przegramy, ale my jako samorządowcy nie powinniśmy ustępować w prywatnej firmie tylko dlatego, że proponuje jakieś absurdalne propozycje typu 16 zamiennych miejsc na własnych parkingów odpłatnych zamiast za przestrzeń majątkowych. No, takie kupczenie gminnym terenem jest. Także też prosiłbym o stanowisko. Jeżeli komisja by chciała jakąś uchwałę, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to po prostu wyślemy pismo, czy podtrzymujemy uchwałę i Rada Dzielnicy podtrzymuje uchwałę. Możemy popierać, a nie podtrzymującą poprzednie decyzje. To jest taki tryb, że można, jeżeli nikt nie zaakceptuje stanowiska naszego, to można pod obrady komisji Rady Miasta wnieść jakąś sprawę. To byłoby taką uchwałę podjąć. To jeżeli chodzi o mnie, to chyba wszystko poza jednym pytaniem. Kiedy rozstrzygnięcie konkursu pejzaż Gdyżyński? We wtorek 5 lutego o godzinie 15.30 w przedszkolu samorządowym numer 9 przy ulicy Gaskotu. Zapraszam wszystkich. Bo wszystkich to bez przesady, no. Ale ile się przyjdzie? To co by nam udzielili, no. Co się czuje na świat? A ile przyjdzie? No nie, ale no, jak tam przyjdzie 10, to nie wyda się dzieci. Zakładam się, że przyjdzie. To chce brać aktywny udział w jury, to wtedy tak. Proszę. Ja mam dwa ogłoszenia takie parafialne. Pierwsze to jest, dostałem zaproszenie dla mieszkańców Krakowa oraz danych, można powiedzieć, że to są udział w Akademii Aktywności Społecznej i Obywatelskiej. To jest cykl szkoleń od 23 lutego do 11 maja. One się odbywają w piątki i soboty. No i to jest w ramach projektu Samochód z inicjatywą. Maila rozesłałem wszystkim, ale tutaj informuję jeszcze na sesji, żeby nie było, że ktoś nie wiedział o tym. I jak ktoś chce, można się zgłosić, wysłać zgłoszenie do 8 lutego, przyjmują zgłoszenia. No i to jest oczywiście za free, więc tylko, że mogą być tak, że mogą być te szkolenia również się odbywać na Dywizjonu 303, bo to jest chyba projekt z Rady Dzielnicy z Pszczyny, prawda? Tak więc na Dywizjonu 303 też się mogą odbywać te szkolenia, żeby ktoś miał świadomość. Dobrze, ktoś jeszcze wyszedł. I drugie dostałem informację, że to jest w kanalizacji na Kaszubskiej, że jest ten projekt tak zwany bogaty, obejmuje tylko Kaszubską ulicę, zapomnianą bo ulicy na Górkach i Mielańskiej. Ale dobrze pamiętam, że ona tak, ale że zwróciło się coś do spotkania. Nie, tak, bo nie było to tylko przedstawiciel pan Tarnowski mówił, że również Mielańska i na Górkach wspominał tę ulicę, a nie zostało to uznane. Że nie pamiętam żadnych notatki się z tego spotkania, to się wydaje, że nie mówili. Znaczy jest to okay. Tyle, że jest Kaszubska, ale że ta Kaszubska, macie to chyba w infrastrukturze mogą. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi?
Wreszcie chcę parę rzeczy dosłownie na koniec, nie chciałem tak na sam koniec. Szanowni Państwo, jak zwykle będzie dyżur prawny miejskiego rzecznika konsumentów. Będziemy mieli 21 maja, 17 września. To jest propozycja, ktoś się chce z tym zapoznać w sekretariacie. Szanowni Państwo, zamykam obrady 36.